Witajcie, kochani. Poczekam, aż ktoś się odezwie. Kto będzie pierwszy? Nowość, załóż fajną maskę i zrób wrażenie, dotknij różdżki. A może później? Halo, halo. O, widzę, że jesteście. Hej, cześć, witam Was serdecznie. Specjalnie piszę, to znaczy prowadzę transmisję, aby porozmawiać o supermodelce plus size, czyli programie, który dzisiaj ukaże się na antenie Polsatu. Jestem bardzo ciekawy, jak wyszła całość, nad którą pracowaliśmy. I dlatego też chciałbym. Cześć, cześć, cześć Ola, cześć Jerzy, cześć Kinga, druga Kinga. Widzę wasze komentarze, więc możecie zadawać pytania jakiekolwiek, nie tylko dotyczące programu, ale dawno nie prowadziłem transmisji, więc jestem bardzo ciekawy, co się u was dzieje. Sam też mogę wam coś opowiedzieć o sobie, co się u mnie dzieje. Lecz najważniejszą sprawą dzisiaj jest oczywiście program, który startuje o godzinie 20:35. Kto będzie oglądał? Kto będzie oglądał program? Odzywajcie się. No i oczywiście zadajcie pytania. Małgorzata, Konrad, Kasia, Magdalena, Sylwia. Cześć. Cześć, Kasia. Wszyscy się witają. Bardzo mi miło. Dla mnie wyjątkowy dzień, ponieważ premiera programu. Będę jednym z członków jury razem z Ewą Mingę, Ewą Zakrzewską i Emilem Bilińskim. Zobaczycie, jak nam wyszła całość. Dzisiaj też muszę wam się przyznać, że zdawałem egzamin wewnętrzny na prawo jazdy kategorii A. Udało mi się i wstępnie zapisałem się na praktyczny, czyli jak zdam prawo jazdy na motocykl. Poinformuję was wcześniej, żebyście nie wychodzili z domu, jak będę wyjeżdżał na miasto. Kasia Nawrocka pisze, że będzie oglądać. Bardzo ci dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Patrycja pisze, że czekamy z niecierpliwością na program. Dokładnie mam takie same przeczucie i obawę, chyba bardziej stres. Stresuję się, jak wyszedłem, ale to już będę opierał się tylko na waszej opinii po obejrzeniu programu. Jak tam treningi, od kiedy trenujesz i jak efekty? No właśnie wracam z treningu i zobaczcie, piję sobie białeczko smaku pistacji. Zawsze po treningu dla mnie najważniejsze jest, żeby napić się czegoś bardzo odżywczego, łatwo przyswajalnego, jest to w tym momencie białko. Jak podjąć z Tobą współpracę? Jerzy Hojna, pisz nam maila, o co chodzi, czytam wszystkie wiadomości, maile, także śmiało piszcie. Też będę oglądał. Arek, dzięki za wsparcie. Jak dorwę telewizor, to chętnie obejrzę. Kasia, słuchaj, no nie wiem, co Ci poradzić. Jak tutaj dorwać telewizor? Nie wiem, idź do sąsiada, jeżeli nie masz. Na Ipli też będzie można oglądać. Z tego co wiem, to w sobotę będzie powtórka jakoś między 11 a 12. Z ciekawością obejrzę, pisze Klaudia, na pewno dobrze wypadłeś. No, nie wiem tego, ale zaraz się dowiem, niedługo. Magda, mam. Jak walczyć z tłuszczykiem na brzuchu? Mam z tym problem. Słuchajcie, zasada jest prosta. Brzuch. Wiecie, jaki jest najlepszy sposób na brzuszek? Gdzie tak naprawdę powinno się robić brzuch? W kuchni. Bo 70% sukcesu sylwetki to jest dieta, więc no, tutaj musimy zdecydowanie zadbać o dietę, a ćwiczenia są tylko dodatkiem, który wyrysuje nam talię.
Trudny był egzamin teoretyczny kategorii A. No powiem wam, że kurczę był trudny. Naprawdę, bo pytania są na czas. Mam kilkadziesiąt sekund na odpowiedzenie, na odpowiedź i w zasadzie pojawia się już kolejne pytanie, więc ciężko jest. Naprawdę ciężko. Dobrze wypadniesz. No, mam nadzieję, że dobrze wypadnę. Mam nadzieję, że będę dobrym jurorem, że dziewczyny, które przepuściłem dalej, albo też które, których nie przepuściłem, dowiedziały się, dlaczego nie doszły dalej. Oczywiście mój głos był tylko ważny w części 1/4, ponieważ oczywiście inni członkowie też mieli swój głos. Nie zawsze się zgadzaliśmy, dlatego czasami były małe spiny, albo nawet coś więcej niż małe, ale te spiny pewnie zobaczycie dzisiaj na antenie. Będzie się działo. Dziewczyny, które przyszły, na pewno je pokochacie. Te, które dostały się do domu modelek, które bliżej poznaliśmy, są to super, super dziewczyny, które są przepiękne. Nie chcę wam za dużo mówić, musicie sami zobaczyć. Zmieniłem się? Nie, to jest takie światło. Słuchajcie, mam tutaj taką lampkę, która wali mi po prostu w twarz i chciałem, żebyście mnie dobrze widzieli. Obejrzę na pewno. Natalia, jak zawsze dobrze wyglądasz. Dobra. Dominika Dudek, kiedy egzamin teoretyczny? No dzisiaj miałem teoretyczny wewnętrzny, ale prawdopodobnie 19 września będzie już. Ewa Zakrzewska dołączyła do transmisji. Cześć Ewa, pozdrawiam cię serdecznie. Za niedługo, mam nadzieję, się widzimy, będziemy razem oglądać program. Spotykamy się wszyscy i no, będziemy wspólnie śmiać się z siebie. Wy też pewnie będziecie po nas jechać. Nie, żartuję. Cieszę się, że takie programy powstają. XXL jest piękne. No, muszę wam zdradzić, że taki format powstał już najbliżej w Niemczech i okazał się hitem. Ludzie pokochali ten program, powstały kolejne edycje i pytania, które mi zadawaliście w wiadomościach prywatnych, czy promuje niezdrową otyłość, niezdrowy tryb życia, są jakby absolutnie nie na miejscu, ponieważ my tutaj w tym programie nie promujemy niezdrowej otyłości. Musicie zobaczyć ten program, musicie poznać ideę tego programu, ale to już będziecie mieli okazję zobaczyć dosłownie za kilka godzin. Myślę, że dieta z ćwiczeniami, ważny jest duch. Przeleciał mi ten komentarz. Ktoś się rozpisał. Sylwia Marzena, ja go na pewno pokocham, bo będziesz tam ty. O nie! I teraz widzicie, jak tu się zaczerwieniłem. Bardzo ci dziękuję za takie komentarze. Adrianna Borek-Molińska. Pozdrów mnie, please! Przez 4S. Pozdrawiam cię. Czekamy, pisze Natalia. Czekamy całą rodzinką na pierwszy odcinek. Pozdrowienia z Kaszub. Basia pisze, pozdrowienia Basiu. Z Basią miała okazję być w moim programie jakiś czas temu. Pozdrawiam cię, Basiu. Bartosz pisze, dzień dobry. Pozdrawiam, kochani. 20:35. Mam nadzieję, że obejrzycie program Polsat. Długo, długo nad nim pracowaliśmy i muszę wam przyznać, że to jest porządna produkcja. Będziecie zadowoleni, cały czas będzie się coś działo. Może takiemu programowi ludzie zaczną o siebie dbać, albo przynajmniej nie będą się doprowadzać do tragicznego stanu, bo od młodych lat dziewczyny nie wyglądają na swoje lata. Oczywiście ten program przedstawia też, jak bynajmniej przede wszystkim ja, jako juror od tej strony fitnessu, zdrowego trybu życia, tłumaczę dziewczynom, jak mają o siebie dbać, jakie ćwiczenia stosować. Dlatego też
Oczywiście przedstawimy Wam też ciekawostki w tym temacie. Ja też jestem takim ekspertem od social mediów. Tłumaczę dziewczynom, jak prowadzić Instagram. Bo słuchajcie, teraz karierę można zrobić na Instagramie czy na Facebooku, nie idąc do żadnego programu. Jeżeli systematycznie wstawiacie zdjęcia, hashtagujecie odpowiednio, widzi Was większa grupa odbiorców i w ten sposób może Was ktoś zobaczyć ze świata mody, jakaś znana marka i nie jedna osoba na świecie właśnie osiągnęła sukces właśnie promując się w ten sposób na Instagramie. Właśnie to będę między innymi tłumaczył dziewczynom. Masz już jakiś typ wygranej? Proszę, pozdrów. Dominika Dudek. Jest tam mnóstwo dziewczyn, które zasługują na wygraną, ale pierwszą polską supermodelką plus size może zostać tylko jedna. No i na pewno ją poznacie. Musicie tylko oglądać program o 20:35. Pozdrowienia spod Rzeszowa. Nie znam innego mistera, który by był wciąż na fali. Ty jest, również pokazujesz, że można samemu gdzieś zajść. Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę takie komentarze od Was są dla mnie mega motywacją. Mega. Świetny z Ciebie mężczyzna. Zdecydowanie najfajniejszy juror. Magdalena, jak mi napiszesz po programie taki komentarz, a byłaś. Ojej, Boże. Znowu się zaczerwieniłem. Nie piszcie mi takich komentarzy, bo po prostu będę musiał przerwać transmisję i dojść do siebie. Mam nadzieję, że nie będzie to kolejny typowy program o pustych modelkach. Nie ma takiej opcji, Joanna. Możesz być spokojna, musisz obejrzeć program. I znowu poszło. Jak walczyć z dietą? Rady zrezygnowałam z wielu. Odżywiaj się systematycznie, co 3 godziny. Zacznij od tego. To jest najważniejsze. Już mówiłem, piję szejka białkowego, zaraz będę jadł kolejny posiłek. Bo spłoniesz tam, Natalia, spłonę. No nie, wy to specjalnie robicie. Jesteś mega przystojny, jesteś super rawciu. Nie piszcie mi takich rzeczy, bo zaraz się naprawdę tutaj zarumienię tak już konkretnie. W końcu kobiece kształty są doceniane, a nie wbijanie do głowy, że dziewczyny szczupłe są najpiękniejsze. Bardzo dobry komentarz, Aga Buczkowska, jeżeli dobrze. To będą super seksowne kobiety o krągłych, proporcjonalnych kształtach, jędrnych ciałach. Także musicie to zobaczyć. Jaki buraczek, Monika. No tak, niestety. Tak mnie doprowadzacie do tego stanu. Kochani moi, jeżeli macie jeszcze, tak, jestem stydziochem, jakieś pytania, komentarze, piszcie. Ja zaraz uciekam się szykować, ponieważ jedziemy w jedno miejsce spotkać się wszyscy, czyli produkcja, ludzie, którzy pracowali nad tym programem, jurorzy, i będziemy wspólnie oglądać program. Wspólnie z Wami. Ja oczywiście jednym okiem będę oglądał program, a jednym okiem będę patrzył, co się dzieje w telefonie, jakie są Wasze reakcje. Oczywiście w przerwie reklamowej liczę na Wasz komentarz, czy jest OK, czy już mam się gdzieś tam schować pod kanapę. Czekam, czekam na Was. Kiedy wpadasz do Ustki? Będę, myślę, że będę niedługo. Tam jest mój najukochańszy hotel, więc jak będę, to dam znać. Mam nadzieję, że kobiety już nie będą się wstydzić, że są otyłe. Oczywiście, tak jak powiedziałem, program nie promuje niezdrowej otyłości. Dziewczyny, które przychodzą do tego programu, absolutnie akceptują siebie, kochają siebie za to, pokazują innym kobietom, że są ale też te, które nie dostały się do programu, otrzymują naprawdę mnóstwo słów oraz motywacji ode mnie, rad, jak o siebie dbać. I przy kolejnych edycjach mam nadzieję, że wyciągną z tego wnioski i przyjdą takie, jak powinny być, żeby dostać się do programu. Jak zobaczyłam, że rusza taki program, to stwierdziłam, że jednak nie te dziewczyny, co są chude, mogą być piękne, ale też te, co mają
krągłe kształty. Masz rację, ten program pokaże wam. Nie chciałbym wam tutaj reklamować. Pomyślicie sobie, aha, jestem w tym programie, jestem w jury, więc pewnie będę tutaj gadał jak najwięcej. Chciałbym, żebyście wy zobaczyli ten program i sami stwierdzili, czy jest warto, jakie dziewczyny tam występują i czy ten program ma rację bytu w Polsce. Będę bardzo liczył na wasze komentarze, wiadomości po programie, jak obejrzycie. Mam pytanko. Jak dobrze powrócić do prowadzenia bloga przez kilka miesięcy? Zaniedbałam go brakiem czasu. Zdjęcie, sesje. No, przede wszystkim trzeba poświęcić ten czas. To nie jest taka łatwa sprawa. Jest mnóstwo teraz blogów, w związku z tym mnóstwo konkurencji. Regularność to jest podstawa. Pozdrowienia z Ostrołęki dla ciebie, Rafale. Dziękuję. Pozdrowienia z... Co skłoniło cię do zdecydowania się na wystąpienie w tym programie? Przede wszystkim jest to ogromne wyróżnienie, że mogłem wziąć udział w tym programie. Mam nadzieję, że będę dobrym jurorem. Chciałbym, żeby dziewczyny, chciałem pokazać, że dziewczyny, które biorą udział w tym programie, mają i zdają sobie sprawę i są to zadbane dziewczyny, które dbają o swój wygląd, dbają o dietę. Na tym mi zależy i o to będę cisnął. Skąd jesteś? Jestem z Lubuskiego, ale teraz mieszkam w Warszawie. Będę oglądać program, czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam i proszę również o pozdrowienie. Ceglarek, Monika. Dobrze, kochani, nie zanudzam was więcej. Serdecznie was zapraszam o godzinie 20:35. Wszyscy razem siadamy na kanapie, bierzemy popcorn, włączamy Polsat i oglądamy Supermodelkę plus size. A później ja z telefonem w ręku będę z trzęsącymi się rękoma czekał na wasze komentarze i krytykę, jeżeli będzie coś nie tak, albo pochwałę, jeżeli będzie dobrze. Hej, relacja na żywo wprost twojego mieszkania. Tak, to jest moje mieszkanie i tutaj mam coś nad głową. Pozdrawiam was, kochani. Mam nadzieję, że uda mi się więcej robić relacji na żywo. Popcorn tu, czy to zjem? No widzicie. Dzisiaj jest dyspensa na popcorn. Możecie jeść, ale tylko w trakcie trwania programu Supermodelka Plus Size. Mua, 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 buziaki, kochani. Pozdrawiam was, pa.